pojawiły się kawałki niebieskiej tkaniny. Magia Lalilu zmieniła je we wspaniały mundur. Nadszedł czas, aby książę go przymierzył. Kurtka dopełnia strój. Ozdób ją złotymi guzikami. Dodaj złote wstawki. Musisz nosić buty, żeby przetańczyć całą noc. W zamku odbywał się wielki bal. Sala balowa była pełna znanych gości. Pary tańczyły. Kim jest ten nieznajomy ubrany w maskę? Chciałabyś zatańczyć, panienko? Elza podała mu rękę. I zaczęli tańczyć. Anna też została zaproszona. Dziękuję za taniec. Bardzo dobrze tańczysz. Jest uroczy, prawda? Jest uroczy. Mam nadzieję, że jeszcze go zobaczę. Księżniczki były pod wrażeniem. Ale dziewczyny nie zauważyły, że bracia mieli różne maski. Elzo, nasz książę, jest ich dwóch. Jak to możliwe? Dziewczyny, przestańcie walczyć. Każda siostra ma swojego wielbiciela. Gdzieś w szufladach były stare buty dla lalek. Uzupełnij je kawałkami niebieskiego sztucznego futra. Wykonaliśmy ostrza na łyżwy z plastikowych szaszłyków. Posyp je brokatem. Co jest lepsze niż jazda na łyżwach w zimie? Książę dowiedział się, że Elza kocha zimno. To jest mój żywioł. Uwielbiam jeździć na łyżwach. O, Elza jest już na lodowisku. Chcę się bliżej przyjrzeć. Ona jest taka elegancka i pełna wdzięku. Witaj, chodź z nami. Nie mogę. A, pomogę. To straszne. Książę postanowił zaufać Elzie i po raz pierwszy spróbował jazdy na łyżwach. Oddziel kawałek gliny. Nadaj mu odpowiedni kształt. Dodaj dniowe nadzienie. Chrupiąca skórka. Posyp trochę cukru pudru i smaczny deser jest gotowy. Rozpoczął się sezon na dynie. Ania postanowiła upiec specjalne ciasto. Wybierzmy najdojrzalszą dynię. Podoba ci się ta? Jest za mała, potrzebujemy większej. Ale nawet nie pasuje do kosza. O, nie! Nie martw się, Olafie. Ciasto i tak jest wspaniałe. Przyjaciele zaczęli piec. Wspólne rozwałkowywanie jest fajniejsze. Olaf też kocha to robić. I w końcu ciasto było gotowe. Bałwan wszystko posprzątał. Pora na herbatkę. Ciasto jest idealne. Smacznego. Narysuj linię na żółtym papierze piankowym. To chrupiące wafle. Zrób dwa rożki. Pstryk. Zrobiliśmy lody owocowe. Trochę się roztopiły. Przykryj je błyszczącym lakierem. Spryskaj kroplami. Smacznego. Książę zaprosił Elzę na spacer. O, można tu wiele robić. Jest wspaniale. Automat z zabawkami? Co za uroczy miś. Chcę go. Książę próbuje zdobyć zabawkę. Patrzcie tylko na niego. Tak. Trzymaj, jest twój. Dzięki, jestem taka szczęśliwa. Mamy najsmaczniejsze lody. Przyjdź wypróbować nowe, egzotyczne smaki. Weźmiemy je. Dwie porcje poproszę. Książę liczył na pocałunek, kiedy nagle... Hej, ludzie! Na początku was nie poznałem. Ach, wielkie dzięki. Są takie smaczne. Tak. Tak przy okazji, to jestem Olaf. Miło cię poznać. Ja jestem książę Jacob. O, moja ręka. Wygląda na to, że zostali przyjaciółmi. Dalej spacerowali po parku. Pstryk, weź materiały na bukiet. Wytnij kawałki na płatki kwiatów z papieru marszczonego. Owiń bukiet w zielony papier. Zawiąż kokardkę.
Książę chciał zrobić niespodziankę dla Ani, ale nie wiedział, co ona lubi. Potrzebował pomocy. Próbujesz mi coś powiedzieć. A, rozumiem. To jej ulubione kwiaty. Zrobię piękny bukiet. Renifer pomógł go zapakować. Możesz już iść. Witaj, piękna księżniczko. Słyszałem, że lubisz słoneczniki. Uwielbiam je. Są takie piękne. Dziękuję. Pokryj plastikowe pudełko papierem pionkowym i wstążkami. Wypełnij buteleczkę koralikami. A oto druga część zestawu. Zapakuj go w pudełko na prezent. Dodaj srebrne kulki, płatki śniegu i bon podarunkowy do spa. Zobaczymy, czy Elzie spodoba się ten prezent. Słyszymy kroki na śniegu. Grinch niesie prezent. Książę poprosił go o dostarczenie prezentu Elzie. Idę stąd. To dziwne, nikogo tu nie ma. Czy ten prezent jest dla mnie? Co jest w pudełku? Zobaczmy. Uwielbiam niespodzianki. O, zestaw łazienkowy. Jaki ładny zapach. Kąpiel będzie niesamowita i bardzo relaksująca. To dopiero życie. Elza założyła maseczkę. Gdzie są moje... potwór! Łupta się, tobie też dam maskę. Okay. Zastanawiam się, kim jest twój tajemniczy wielbiciel. Też będę przystojny. I jak? Wytnij szablon ze słonecznikami. Przyklej go do ramki. Włóż list do błyszczącej koperty. Jak zareaguje Ania? Książę postanowił zaprosić dziewczynę na romantyczną randkę. Myślę, że jej się spodoba. Przelot balonem. O, to będzie niezapomniane. I gotowe. No, Sowo, daj list mojej rudowłosej księżniczce. Anna czytała książkę, kiedy nagle ptak zostawił tajemniczą kopertę na stole. Zobaczmy, co tam jest. To takie ekscytujące. O, to od niego. Bez podglądania. Niespodzianka. Wow, nigdy wcześniej takim nie latałam. Para wskoczyła do kosza i ruszają na przygodę. Połącz elementy, aby stworzyć piękne akcesoria. Przykryj styropian tkaniną w kolorach Tiffany. Pomaluj go rozpoznawalnym kolorem. Książę Jacob zaprosił Elzę do restauracji na romantyczną kolację przy świecach. Doskonale. To dla ciebie. Wow, Tiffany. Kocham tę markę. To cudowne, marzyłam o bransoletce od Tiffany'ego. O, cieszę się, że ci się podoba. Strony są gotowe. Umieść je w grubym papierze ze słonecznikami. To własność Ani i jej tajemnice. Anna pisała wszystkie swoje uczucia i myśli w swoim pamiętniczku. Książę z balu wywołuje u niej motyle w brzuchu. A, wygląda na to, że się zakochałam. Gdy Ania marzyła, Olaf zerknął i przeczytał kilka stron. Muszę wiedzieć więcej. Co się stało dalej? A, oddawaj to, Olafie. Na. Dam ci nauczkę, złodzieju pamiętniczków. Co za słodki zestaw. Niestety markery nie piszą zbyt dobrze. Wypełnij otwór klejem na gorąco. Pstryk! Zrobiliśmy niebieskie pąki róży. To magia. Przykryj misia kwiatami. Księżniczka będzie zachwycona takim prezentem. Unikalne kwiaty. Idealne na każdą okazję. Co powinienem wybrać? Mam to, czego potrzebujesz. Ręcznie robiony bukiet miś. Wow. Bardzo nietypowe. Jest doskonały. Thanks. Wezmę go. Dziś są walentynki, Olafie. Myślisz, że przyjdzie? Oczywiście, że tak. Elzo, tak się cieszę, że cię widzę. Czekałam na ciebie. O, są piękne. Jesteś taki kreatywny. Marzenia naprawdę spełniają się podczas wakacji takich jak te.